Dziś chciałbym Wam co nieco powiedzieć o granicy między światem zachodnim a wschodnim. Chodzi tutaj oczywiście o mur berliński, czy też pas graniczny, który był w tym miejscu jeszcze przed powstaniem muru berlińskiego. Miejsce to dzieliło Berlin oraz całą Europę na wschód i na zachód. Po stronie wschodniej znajdowało się NRD, czyli Niemcy Wschodnie, po stronie zachodniej RFN, czyli Niemcy Zachodnie. W latach 50. oficjalna narracja sowiecka, wschodnia była taka, że każdy, kto chce, może iść na zepsuty zachód i nie wracać, proszę bardzo. Jednakże taka była tylko narracja. Oczywiście nikogo tam nie wypuszczano. A taką granicą, która uniemożliwiała przekraczanie no, faktycznej, fizycznej granicy, były oddziały graniczne NRD. Te formalnie nie były zintegrowane z siłami zbrojnymi, czyli Narodową Armią Ludową. A mimo to były świetnie wyposażone, posiadały m.in. karabiny szturmowe czy karabinki półautomatyczne. Od 1945 roku sowieccy i wschodnio niemieccy strażnicy graniczni otrzymywali stałe rozkazy, zwane powszechnie rozkazem strzelania. I te rozkazy nakazywały przestrzeganie pewnych zasad zaangażowania w przypadku napotkania osób poruszających się nielegalnie w pasie granicznym. Najpierw taki strażnik musiał zawołać: Zatrzymaj się, stój, bo strzelam. Druga komenda, a właściwie oddanie strzału ostrzegawczego i trzecie oczywiście oddanie strzału w kierunku uciekiniera najlepiej w nogi, aby zatrzymać tę osobę. Oddziałom pogranicznym przy okazji nakazano unikać strzelania w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Berlina Zachodniego albo Niemiec Zachodnich. Wszystkie zdarzenia na posterunkach granicznych były utrzymywane w tajemnicy przed opinią publiczną, a każda próba lub udana ucieczka Poprzedzała formalne śledztwo prowadzone przez Wojskową Prokuraturę i Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, czyli stazji. Po powstrzymaniu ewentualnej próby ucieczki, strzelec strażnik otrzymywał specjalny urlop i był nagradzany pochwałami oraz bonusami pieniężnymi. Często był przenoszony też do innej jednostki, by sprawa ucichła. Dla kontrastu, jeśli komuś udało się zbiec na zachód. Stosowano wobec strażnika środki dyscyplinarne. Na przykład była to kara finansowa albo nawet kara więzienia w niesławnym więzieniu wojskowym w Szwed. O tym więzieniu mogę opowiedzieć w innym odcinku, jeśli chcecie. Wielu strażników granicznych pozwalało uciekinierom na ucieczkę. Na przykład spełniali te procedury, krzyczyli stój bo strzelam, oddawali strzał ostrzegawczy, a później oddawali strzał w kierunku uciekiniera, ale po prostu w niego nie trafiali celowo. Były jednak takie sytuacje, że nie doszli uciekinierzy, ginęli. Wtedy nakładano bardzo surowe przepisy na rodzinę dotyczące pogrzebu, na przykład zakazywano drukowania nekrologów w miejscowych gazetach, aby uniknąć negatywnej prasy. Oczywiście sami strażnicy też czasami próbowali uciec, w tym celu w 1968 roku utworzono specjalną jednostkę Stazji, która miała zapobiegać dezerciem strażników z oddziałów pogranicznych, ale to był dopiero rok 68. My na razie mamy lata 50. No i właśnie, NRD zaczęło zaostrzać swoje przepisy migracyjne w latach 50., tworząc coraz surowsze kryteria legalnej migracji do krajów nienależących do Układu Warszawskiego, w tym wymogi dotyczące rejestrowania się z władz NRD i zezwolenia na wyjazd z kraju pod groźbą kary więzienia do trzech lat. Budowa muru berlińskiego w dniu 13 sierpnia 1961 roku była efektem nowego prawa. Pozwalającego na przekroczenie granicy tylko w wyznaczonych punktach kontrolnych, a zezwolenia na migrację na zachód były naprawdę bardzo rzadkie. Punkt kontrolny Charlie był szczególny, ponieważ było to jedyne przejście graniczne w Berlinie, przez które cudzoziemcy mogli wjeżdżać do Berlina Wschodniego. Gdzie indziej umieszczano znaki ostrzegawcze mówiące ludziom, aby nie wjeżdżali w strefę przygraniczną. Znaną jako pas śmierci, gdyż wjazd w ten pas jest przestępstwem. Po wybudowaniu muru berlińskiego, kiedy autoryzowane podróże z Niemiec Wschodnich do Niemiec Zachodnich czy Berlina Zachodniego były niezwykle trudne, liczba migrantów gwałtownie spadła z setek tysięcy do zaledwie kilkuset rocznie. Nowy system migracyjny szczególnie dyskryminował młodych Niemców, prowadząc do motywacji do podjęcia desperackiej ucieczki przez granicę niemiecką, pomimo Niebezpieczeństw. Ogółem oficjalnie zginęło około 260 osób próbujących przekroczyć mur berliński, czyli główną granicę między wschodem a zachodem. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych jest trudna do oszacowania, a nieznana liczba została ciężko ranna, a następnie aresztowana. Ofiarami tego systemu są także strażnicy graniczni rozstrzeliwani przez uciekinierów i ich zwolenników. W samym Berlinie w ciągu 28 lat zginęło 190 osób, a ostatnią znaną ofiarą muru berlińskiego był Chris Jeffroy. Co ciekawe, sprawcy morderstwa, właściwie osoby, które wydawały rozkazy strzelania, stanęły przed sądem. W sumie w Berlinie i poczedamie przeprowadzono 112 postępowań sądowych przeciwko 246 osobom. Około połowa z nich została uniewinniona. 132 osoby skazano na karę pozbawienia wolności, w tym 10 członków kierownictwa socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, 42 wysokiej rangu wojskowych i 80 byłych funkcjonariuszy granicznych. Poza tym przeprowadzono 19 postępowań sądowych z 31 oskarżonymi, z których skazano 19 strzelców na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Procesy byłych członków Biura Politycznego Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec stanowiły jedno z postępowań sądowych toczonych od roku 1993 przeciwko funkcjonariuszom niemieckiej Republiki Demokratycznej NRD w sprawie wydanych rozkazów strzelania do osób podejmujących próby ucieczki z terytorium NRD. Ile osób naprawdę zginęło na granicy? Nie wiadomo dokładnie, gdyż wszystkie śmierci i informacje o nich były traktowane jako ściśle tajne. Od momentu zjednoczenia Niemiec, odkąd zostały zebrane dokumenty ze wschodnich Niemiec, liczby stale rosły. Właściwie rosną do dziś. Aktualnie z nieoficjalnych danych wynika, że liczba ta wynosi nawet 1100 osób, choć oficjalnie opublikowane dane mają mniejszą liczbę ofiar przed i po zakończeniu budowy muru berlińskiego. Było wiele przyczyn śmierci na wewnętrznej granicy niemieckiej. Niektórzy uciekinierzy zostali zastrzeleni przez Straż Graniczną, inni weszli na miny pułapki. Znaczna liczba utonęła podczas próby przekroczenia Bałtyku i Łaby. Niektórzy zmarli na atak serca podczas próby ucieczki, a w jeszcze innym przypadku zmarło dziecko, gdy rodzice dali mu środki nasienne, aby było cicho podczas przeprawy. Tabu dotyczące Uciekinierów z Niemiec wschodnich sprawiło, że większość zgonów nie została ogłoszona i upamiętniona, jednakże strażnicy, którzy zginęli na granicy, byli przedstawiani przez wschodnio niemieckie władze jako swego rodzaju męczennicy w Berlinie Wschodnim postawiono cztery kamienne pamiątki upamiętniające śmierć reżim nazywał szkoły, koszary i inne miejsca użyteczności publicznej ich imieniami i używał ich pomników jako miejsc pielgrzymek, aby pokazać, że ich zgon to nasze zaangażowanie w utrzymaniu granicy, tak przynajmniej twierdziły władze wschodnie. Po 1989 roku pomniki te zostały zdewastowane zaniedbane lub oficjalnie usunięte. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się. Cześć.